Dobry dzień drugi tych wszystkich przygotowań. Dzisiaj zamysł jest taki, aby skończyć tort, zrobić sałatkę na jutro i może zacząć gotować rosół, no bo jak wiadomo rosół jest dobry, taki porządnie wybulgotany, no nie? Zobaczmy jak wygląda tort, taki update. Wygląda to w ten sposób, trochę przesadziłam z ilością masy i trochę mi wypłynęła, więc będę musiała go trochę tutaj poprzycinać. Tak wygląda wszystko, stwardniało, więc super. Teraz będę nakładała kolejną masę, którą zaraz będę robiła, tylko potrzebuję do tego masła, bo to jest, no powiem wam może, czego się dowiedziałam z researchu takiego bardzo szerokiego, ponieważ chcę dawać na górę masę cukrową. Mam dwa kolory, jedna część będzie innego koloru, druga część będzie innego koloru. Żeby ją dać i ona, żeby była gładka, równa, to musimy tort otynkować tak jakby, żeby wyrównać i wygładzić wszystkie nierówności. Ja tam mam orzechy i tak dalej, sam biszkopt nie jest idealnie równy, więc nigdy nie kładziemy takiej masy bezpośrednio na tort, tylko na tort, który się tynkuje. Byłam zdziwiona, bo myślałam, że to załatwi sprawę, natomiast okazało się, że jeszcze muszę kupić coś innego. Także pierdyliard mas będę robiła i będę robić tą masę na mleczku skondensowanym, tą jak to się nazywa, ten tynk. Potrzebujemy do tego tylko i wyłącznie masło i mleko skondensowane. Masło ubija się na taką ultra białą masę, dolewa się do tego mleko, jak dobrze pamiętam. Jeszcze sobie to wszystko posprawdzam i to wszystko ma nam zrobić taki tynk. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wyciągam mikser, sprawdzę jeszcze na internetach u ludzi mądrzejszych ode mnie. Jestem, słuchajcie, trochę taka nabuzowana, ponieważ dostałam tyle komplementów odnośnie moich postaci cukrowych, że aż nabrałam chęci większej jeszcze do pieczenia tego wszystkiego. Ja nie wiem, to się mówi jak się ma czkawkę, co się mówi jak się ma czkawkę, bo na zdrowie jest przy kichaniu. Jezus, nie połykaj tak głośno, jak ja tego nie lubię. Tego takiego gulgotania. Jezu, obrzydliwe to jest. Bardzo dużo rzeczy nie lubisz. Ale nie z jedzenia. Teraz nie kaszlał. Jezus, Maria. Bo się z mi dogaduje, że się zakrztusia. Aha. Nie będziesz tak głośno przełykał? Proszę. Gdzie tak głośno przełykasz? Ja to mam po tobie. Nie. Bo wszystko to, co złe, to jest po martwi. Po prostu nie słyszysz tego. Jak ja nie słyszę, jak od zamykasz środka to słyszę? Zamykasz się w środku i nie słyszysz. Naleję ci wody. Nie chcę. Konie, o co ci chodzi? Chcę, żebyś się napiła. Teraz ty... Ja pierdzielę, ty jesteś taka normalnie, taki molędziak, że szok. No przecież ci nie napiję się, widzisz, że coś robię, wyłączy mi się waga, chłopie. Masakra. Nie, on będzie stał mi z tym kubkiem. Przestań! Ty tyle razy stałeś specjalnie! I co? Też przełyka głośno. Ja! Dobra, zachowuj się! Zachowuj się! Jestem całym kłębkiem nerwu. Jestem jak kobieta, która coś robi, czyli wkurzona na cały świat. A patrz, on mi nie pomaga, on mi tylko takie rzeczy robi, nie? A jak wczoraj mi zrobił słonia... Strasznie mi się dziwnie skojarzyło. Sałatka, Gerard, po prostu. Ja tam mam przepis, ale nie chcę mi się szukać, szybciej będzie jak. Dobrze. Wiem, że tam jest kapusta pekińska, wiem mniej więcej, tylko chcę zobaczyć, czy wszystko ma. Dwie średnie piersi z kurczaka. No to nie mam piersi. Mam te takie... A, mam te pokrojonego kurczaka, ale... Ale to jest, ale i tak ma być pokrojone, być. Ale ma być 800 gram. Oj, to nie ma. Albo nawet no ale to masz na 14 osób, do tego trochę musi być, no nie? 15-16 osób. W Polsce nie ma nic gorszego niż jak żarcia braknie na imprezie, nie? Ja nie wiem, czy no, przygotować się i pizzy. I alkoholu, i alkoholu. A no gdzie, no to przecież będziemy siedzieć 3 dni tutaj, że są urodziny. Robię obiad, wiecie ile mam mięsa? Pokażę wam ile mam mięsa. Normalnie jakbym robiła wesele. I oczywiście przeszacowaliśmy, patrzcie, to jest nasze mięso na jutro. Nawet o kupa zakleiło mi się to tam. Jak przeszacowaliśmy? Jak jest 15-16 osób? Z tego wszystkiego aż przeklinam.
2 łyżki oleju roślinnego. No to to mam. No. Dobrze. 300 gramów przyprawy gyros. No nie mam. 30 gramów, przepraszam, nie 30. 300 gram, rany boskie, to byś mi nie... Nie masz przyprawy gyros? Nie wiem, chyba nie. No może jakbyś sprawdzał jeszcze oprócz... Czyli ciekawa. Ja muszę jechać do sklepu. No musisz jechać do sklepu. 2 łyżki majonezu. No. Będzie jeszcze jutro? Najlepsze jest to, że ja chcę robić krem do ciasta, no nie? Ale mój mąż jest jednozadaniowcem i on będzie tylko i wyłącznie czytał mi ten przepis, a ja będę robiła krem do ciasta i zapierdzielała po wszystkich półkach, sprawdzając, czy mam. Mnie może ruszyć tyłka. Znaczy, to skończyłem. Jogurt naturalny? Nie mam. Ząbki czosnku? Nie mam. Sok cytryny? Nie mam. No totalnie nie kojarzysz, co mamy? Przecież czosnek jest na górze, a cytryna jest w lodówce. No czemu mówisz, że nie masz i wprowadzasz wszystkich w błąd? Ja normalnie wcisnę dzisiaj. Mam. Ale koperku się tam nie daje. Zgubi przepis. On nie cierpi koperki. Duża puszka kukurydzy. Chodź tutaj, kochanie. Chodź tutaj natychmiast. Nie mów do mnie w ten sposób. Chodź tutaj. Przyjdę, jak będę chciał. Chodź tutaj. I w tempie, jak zaraz... będę chciał. Ach, ty zawsze chodzisz w za wolnym. W moim tempie. Co? No chodź tu. No jestem. No podłap to, kurde. Nie rozumiem. Zawsze mi tak robisz, jak się denerwuję, tak? Ale ja się nie denerwuję. Ale ja się denerwuję! Już? Tak. Dobrze. Ogórki konserwowe? Jedziesz po zakupy na gyros, no co ci? No chyba wszystko muszę kupić na tego gyrosa. No wszystko musisz kupić. Nie można zrobić innej sałatki? Mamy coś? Kolej? Nic nie mamy. No mogę odpalić? Dobra, robię masę. Znaleźć takie szpatuły, żeby równać. Skoro nie, ty pokaż. Mój mąż da mi swoją szpatułę. Skoro ją porządnie umyjemy, mogliśmy ją do zmywarki wsadzić. Ale dzięki temu, że zrobiłam to poprzednią masą, to nic mi z tego tortu nie wycieknie. Bo czasami może się zdarzyć tak, że tort zaczyna przeciekać. I to jest właśnie przez to, że za mało jakby tak zatynkowane, nie? Burasz, tynkasz. Akrobata. Akrobata, tak. Torcik nam się trochę zmniejszył, a to dlatego, że Martusia teraz robi z tą górną częścią. Chcę nadmienić, że robię to absolutnie pierwszy raz. Moja nauka całego tematu pochodzi z YouTube'a. Ten ci wyszedł dużo lepiej, powiem ci. W sensie, że co? Niż tamten. Że równo? Równo, no bardzo. Tutaj już tak chyba się, wiesz, przestałaś przejmować i po prostu robisz. Tylko 3 dni roboty, no. Po co wydawać pieniądze na tort? Ja nie rozumiem. Zawsze możemy zostać, tworzyć aplikacje, meble robić, fotografami być, torty piec, jak się okazuje, meble obijać też od razu, też potrafię. Wszystko potrafię. No jak to, tynkasz tam, akrobata? Tak. Możemy ten, gipsować, ścianki stawiać, wszystko. Tak, dokładnie. Panele układać. Tak. Zawsze coś znajdziemy. Drzwi zakładać. Dokładnie, no na węgiel będzie. Wydaje, że tam ta masa wiele wybaczy, że to nie ma się co aż tak przejmować. No właśnie, ona nie wybacza. Nie? Nie. To się nam wydawało, że przykryjesz lukrem i będzie idealnie. No. Nie, właśnie chodzi o to, że to ma być idealne, a lukier tylko zwieńcza całość. Bo tak oddają torty po tym tynkowaniu. Tylko ja nie będę aż tak, ja chcę, żeby on był równy, a nie musi być idealnie biały, nie? Tak go zrobiłam. A mogę to spróbować ja? Tylko nie chcę ci tego psuć, tylko chodzi... Nie, bo może nie, bo ci jeszcze zepsuję. Tak jak wczoraj słonia? Tak jak wczoraj słonia, no. Właśnie nie trzymaj prosto. Trzymaj tak, no, tak, pod kątem. I bardziej dołem przyciśnij, bo dołem ci odstaje. Nie, bo właśnie o to chodzi, że dołem mi odstaje, bo za dużo wzięłam tego kremu. Muszę dodać tu kremu, żeby on był równy. Co, masz gąbkę? Idziemy czyścić? Chodź. A się mama kolorystycznie świetnie ubrała. Tak się czyści. Będziesz mył. To będzie twoja gąbka dzisiaj? Tak? To pokaż, jak się myje. Szuruburu się robi? Tak, myjemy. Pięknie. Brawo, Miki. Tak, mamusi, pomagasz?
Brawo słońce, tak mama myje, wszystko myje, tak właśnie, płytki, wszystko, wszystko. Super, no co ja bym bez ciebie zrobiła, synu mój. Super, umyj ładnie. No, pokaż jak myjesz. Brawo. No, tu. Tu umyj, tak? Super. Mikiś, masz tutaj. Gdzie idziesz? Umyj. Co? Chodź, pomóż mamie sprzątać. Halo, zostawisz to? Aż mama majkę pokazała. Miki, nie! Nie dotykaj! Chodź tu. Kto tu umyje z mamą? No chodź.